Czegoś mi ciągle brakowało. Smoliński. Smoliński, druga próba z dystansu. Że trzeba sprowadzić go z rezerw Amiki Wronki. Ostatnio też trwała w klubie dyskusja. Wocial, Radowicz. Radowicz przełożył piłkę do lewej nogi, teraz piętą efektownie do Wociala. Wocial, Radowicz, Wocial odrzuca. Pokazywać na boisku. Trzyosobowy mur ustawił Perdić, Burkhardt! I bardzo dobrze teraz interweniuje chorwacki bramkarz, już nie bawił się w żadne rozgrywanie tego stałego fragmentu gry z kolegami. Marcin Burkhardt, podkręcona piłka. Może być bardzo groźnie. W akcji popatrzmy jeszcze Janoszka i Skaba. Wolne pole, zespół Legii nie zdążył przesunąć i praktycznie była sytuacja 1 na 1. Teraz zabrakło chyba troszeczkę takiego ruchu krzyżowego napastników, bo stali praktycznie w jednym miejscu i nie za bardzo miał jak zagrać tę piłkę Smoliński, ale poradził sobie Grzelak. Oglądamy raz jeszcze walczący Bartek. Tak zwany kanał. Rzadko się zdarzało, żeby grali zawodnicy z tego kontynentu. No, teraz świetne krzyżowe zagranie do Lilo. Nie sięgnął piłki Wocial. Lilo w polu karnym przełożył Świdzikowskiego. Lilo i kapitalne wyjście z Kaby. No, tylko... Karny już nie podaje. Ale widzieliśmy, jak jednym podaniem potrafił zawodnik ruchu Chorzów przechytrzyć. Mikulenas już wypychany przez Ekwueme i Czoto, ale wciąż ruch. Sokołowski, Lilo! Ależ okazja niebieskich do... Zamieszania w szeregach linii defensywnych. Trzech zawodników ustawił w murze Skaba. Zadlok! Ależ świetne uderzenie i mamy... Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry z Realu Madryt. Części gry, Radowicz. Radowicz. I teraz kapitalna interwencja Perdicia, ale bardzo dobrze i bardzo mocno, natomiast też wielkie tylko, prawa dla Chorwacji. Czy dograć bardzo groźne dośrodkowania, jednak już to ono trafiło do pierwszego. Sygnalizują spalonego Chorzowianie, Grzelak, no teraz fatalnie kuduje po dobre zachowanie sędziego asystenta. I bardzo, myślę, przytomne zagranie Marcina Burna. Legia. Radowicz, Burkhardt, jeszcze szansa, był Dixon Czoto, ale uderzył. W której nie było z czego uderzyć, bo właśnie przewracał się. Świetnie czytający grę Iñaki Astiz, Mikołajczak. Tak. Szansa ruku, 3 na 4, jak rozegrają to gracze Radolskiego. Ruszył za akcją też Sokołowski, tak. Świetnie poradził sobie z Kiełbowiczem. Sokołowski poczekał na Bąka, Bąk w polu karnym. Bąk i gol! Ręka. Ależ ręka i spalony, ręka i spalony. Zagranie Lilo. Ja uważam, że ręka i spalony. Trzeba było wtoczyć tę piłkę, tylko nie ręką. Także byłaby to pewnie bramka całych rozgrywek Pucharu Ekstraklasy, gdyby trafił. Ale podejrzewam, że wielu zawodników w tej sytuacji by nawet nie trafiło w piłkę. No, oddał strzał w kierunku bramki. No, teraz jakaś niebezpieczna sytuacja, woła szybko do siebie Iñakiego Astiza. Bardzo przykre zderzenie.